Dzień dobry, serdecznie witam. Dokładnie minął rok, pełne 12 miesięcy, od kiedy mam tą dużą instalację fotowoltaiczną w firmie i chciałem Wam zrobić podsumowanie, pokazać, ile energii udało mi się z tej fotowoltaiki uzyskać, ile pieniędzy zaoszczędziłem i też chcę pokazać Wam, bo jestem jako prosument mimo firmy, mam odzysk 70% energii z powrotem, ale chciałem pokazać Wam, ile bym zaoszczędził pieniędzy, gdybym był w tym nowym systemie net metering. Czy to się opłaca, jak to wygląda w przypadku przemyślanej inwestycji zrobionej na taką wielkość, która faktycznie jest odpowiednia dla tego mojego zakładu. Huawei tutaj falownik mocy około 40 kW i tak jak mówiłem paneli fotowoltaicznych 100 sztuk o łącznej mocy około 37 kW mocy szczytowej. Tak wygląda zestawienie. Ja sobie szybciutko skoczę na rok 2022. Zajmiemy się począwszy od maja, skończymy na kwietniu 2023. Na tym wykresie widzicie trzy pozycje. Jedna to jest zużycie energii, czyli na czerwono ile energii zużywał mój zakład w danym miesiącu. Na zielono ile energii produkowała mi fotowoltaika, ta konkretnie fotowoltaika. I na niebiesko ile miałem autokonsumpcji. Zobaczcie, tak wygląda jeden z konkretnych dni u mnie, dzień słoneczny i fotowoltaika, mimo że pracuje z pełną swoją mocą, to i tak nigdy, z wyjątkiem soboty i niedzieli, tej energii nie jest więcej niż w danym momencie na czerwono zużywa mój zakład. To jest bardzo ważne, ponieważ dzięki temu całą tą energię od razu ja zużywam. Nic nie jest wysyłane do sieci energetycznej, czyli mam bardzo wysoką autokonsumpcję. To oczywiście dotyczy każdego dnia. Jeżeli jest dzień słoneczny, to ten wykres jest taki bardzo ładny. Jeżeli jest dzień niesłoneczny, to ten wykres jest taki idący po dnie, ale zawsze od godziny 5 rano do godziny 22 mój zakład zużywa więcej energii, zobaczcie, aż do 80 kW niż produkuje fotowoltaika. Z wyjątkiem, tak jak mówiłem, soboty i niedzieli, tak wygląda produkcja weekendowa, tutaj jest dużo większy zakres produkcji i to jest jedynie wysyłane do sieci energetycznej. Te wartości wpisałem do Excela. Od maja 2022 do kwietnia 2023, 12 pełnych miesięcy roku, uzysk, czyli ile energii wyprodukowała mi fotowoltaika. W sumie jest to 41 tysięcy kWh. Instalacja ma 37,58 kW w piku, czyli w ciągu roku produkcja wyniosła 1111 kWh do KWP. Dużo więcej niż 1000, co przewidujemy, ale to jest nowa instalacja, ma bardzo dobrej jakości panele. Eksport energii, czyli ile energii wysłałem do sieci energetycznej, czyli sobota, niedziela i dni wolne od pracy. 1 maja, 3 maja, 15 sierpnia i tak dalej. Wtedy zakład nie pracuje, więc nie pobiera energii. I nadwyżka z fotowoltaiki wtedy wychodzi. W sumie jest to 5787 kWh. Tyle energii, zprodukowanej energii wyszło. Kolejna informacja istotna. Ile energii w ciągu roku zużywa mój zakład? 226 000 kWh. 226 MWh energii. Tyle zużywa mój zakład. I z fotowoltaiki na potrzeby własne wziąłem 32 MWh energii. 32 000 kWh. Z 41 tysięcy 32 tysiące pobrałem. Z fotowoltaiki miałem 14% zapotrzebowania na energię elektryczną. 14% z tego, co wytworzyła mi fotowoltaika, zostało wyeksportowane, czyli wyszło z zakładu pracy poprzez licznik 2.8.0, tylko 14%, 5787 kWh. Koszt tej instalacji fotowoltaicznej wyniósł około 4000 zł za kilowatów piku, czyli około 150 tysięcy zł. To jest całkowity koszt tej mojej instalacji fotowoltaicznej. Stworzyłem takie podsumowanie dla celów zwrotu inwestycji. Przyjąłem, że 1 kWh energii elektrycznej kosztuje 50 zł. Tą kwotę za chwilę zmienimy na inną, ale na tą chwilę przyjąłem, że taka jest cena energii, którą mój zakład kupuje. Wyprodukowałem i pobrałem na swoje potrzeby bezpośrednio z fotowoltaiki 31 948 kWh. Odzyskałem
ponownie odebrałem z sieci energetycznej, bo jestem w net meteringu, 70% wysłanych im energii, wysłałem 5787, czyli odzyskałem 4051 kWh energii. Za tyle energii nie musiałem płacić, ponieważ były one przekazane przez weekendy do sieci energetycznej. W sumie te dwie wartości, czyli 53 998 zł, to jest ta wartość, to jest to, co w ciągu roku zaoszczędziłem dzięki fotowoltaice. O tyle kupiłem mniej energii elektrycznej w cenie 50 zł za kilowatogodzinę. Zapłaciłem za całą fotowoltaikę 150 tysięcy zł, czyli mam zwrot inwestycji po pierwszym roku 36%. Gdybym jednak nie był w net meteringu, a w net billingu, i tu też musimy założyć, że sprzedawałbym nadwyżkę energii w cenie 50 groszy za kilowatogodzina, to za tą energię, którą wysłałem do sieci, dostałbym, to jest 5787, dostałbym za nią 2893 zł. To plus to daje mi 50 815 zł. Tyle bym zaoszczędził w ciągu roku dzięki tej instalacji fotowoltaicznej. 50 tysięcy dzielone przez 150 daje mi zwrot inwestycji 34%. Troszkę mniej, ale nie dużo mniej, między jednym a drugim systemem. Jeżeli cena energii elektrycznej byłaby 1 zł, to wtedy zwrot inwestycji wynosi 24% w przypadku net meteringu, czyli to co u mnie jest, a w net billingu 23%. Cena energii z przesyłem ze wszystkim, ponieważ ja dzięki własnej energii z fotowoltaiki w ogóle na moim liczniku nie pojawia się wartość 32 tysięcy kWh, 32 MWh. W związku z tym to jest realna oszczędność wszystkiego, OZE, nie OZE, przesył, opłaty kogeneracyjne itd., itd., energia elektryczna. Przy złotówce za kilowatogodzinę oszczędzam 36 tysięcy złotych rocznie i inwestycja zwraca mi się po 4 latach. W przypadku, gdyby energia kosztowała 2 zł, oszczędzę 72 tysiące złotych, a co by było, gdyby tą energię, którą wysyłam do sieci energetycznej w net billingu, w ogóle ode mnie nie chciano kupować? To by było 0. Proszę bardzo. Dajemy 0. Zobaczcie. W przypadku 2 zł, 64 tysiące złotych i tak oszczędzam dzięki własnej fotowoltaice. Zwrot jest 43% zamiast 48%, czyli zwraca się w 2,5 roku inwestycja, a nie w 2 lata i te 1 miesiąc. Gdyby cena energii była tylko 1 złotówka za kilowatogodzinę, mam zwrot inwestycji w net billingu, gdy w ogóle ode mnie tej energii nie kupują, tracę ją, która idzie do sieci energetycznej. Zwrot inwestycji jest 21% w stosunku do 24% teraz, kiedy mam zwrot, zwraca do mnie 70% mojej energii. To jak widzicie, jest to bardzo opłacalna inwestycja. W każdym wariancie, jeżeli chodzi o zakup energii, czym droższa energia, tym inwestycja się zwraca szybciej. Oczywiście zważywszy, że ja tylko 14% mam z fotowoltaiki energii, to ta cena ma ogromne znaczenie dla mnie w stosunku do konieczności kupowania energii, którą ja na co dzień zużywam. Tyle energii ja pobieram z sieci energetycznej, bo mam na tyle małą fotowoltaikę. 339 tysięcy złotych rocznie płacę za prąd, mimo fotowoltaiki. Jakby była cena 2 zł, 452 tysiące złotych rocznie płaciłbym za prąd. W przypadku jednej złotówki 226 tysięcy złotych rocznie. Także tutaj ta skala jest ogromna, ale ten zwrot z mojej fotowoltaiki, ten szybki zwrot jest tylko dlatego, że ja, tak jak widzicie, mam bardzo dużą autokonsumpcję. Całą energię w dniu pracy z fotowoltaiki od razu zużywam. Nic nie wychodzi. Jeżeli ktoś Wam zaprojektuje fotowoltaikę, da Wam dużo większą i będziecie mieli produkcję dużo większą niż zapotrzebowanie, to ta energia przepadnie, dostaniecie za nią grosze, dosłownie grosze, przez resztę dnia, przez czas, kiedy fotowoltaika nie funkcjonuje, kiedy jest śnieg, zima i tak dalej, będziecie musieli płacić ogromne pieniądze za energię elektryczną. I na to trzeba koniecznie zwrócić bardzo dużą uwagę, bo wtedy tutaj pojawia Wam się, że zapłaciliście za instalację fotowoltaiczną kwotę dużo większą niż Wasze zapotrzebowanie na energię elektryczną.
jeżeli ja bym teraz dołożył dodatkowe 50 kW piku paneli fotowoltaicznych, czyli koszt mojej instalacji wyniósłby 300 tysięcy złotych, miałbym dwa razy większą produkcję, ale zużycie własne byłoby nadal bliskie 32 tysiącom kWh. Ta wartość by nie ulega zwiększeniu. Zużycie energii też by nie zmieniło się. Zakład by nadal zużywał 226 tysięcy kWh, ale ta wartość eksportu wzrosłaby prawie o 40 tysięcy kWh. Czyli tutaj pojawiłoby się u mnie nie 5 tysięcy, a 45 tysięcy kWh. I albo, tak jak pokazywałem Wam, przy dowolnej zakupie z netbillingu miałbym naprawdę ogromną stratę. Ogromną stratę. Dlatego trzeba pomyśleć, co jest dla nas najważniejsze. Czy jeść małą łyżką i mieć 14, 10%, 20% energii własnej, ale z bardzo fajnego zwrotu inwestycji, szybkiego zwrotu inwestycji w ciągu maksymalnie 3-4 lat, czy próbować jeść wielką łychą, ale mieć ogromną nadwyżkę energii, którą będziemy musieli prosić, żeby od nas kupiono. Będziemy się denerwować, że będą kupować od nas po cenach godzinowych za naprawdę groszowe pieniądze i zwrot inwestycji wtedy wydłuży się do 13-15 lat. Wtedy będziemy myśleć, co zrobić, żeby te 45 tysięcy kWh, tak jak u mnie, nie było wysyłane do sieci. Będziemy chcieli kupować magazyny energii o bardzo dużej pojemności, to znowu zwiększy nam inwestycje o kolejne 100 tysięcy na przykład złotych. Poprawi nam zwrot inwestycji z części fotowoltaicznej, ale wydłuży nam wartość całości. Oczywiście to wszystko da się zbilansować, czyli odpowiednio wielkości fotowoltaika plus odpowiedniej wielkości magazyn energii powoduje, że ten zwrot inwestycji jeszcze jest szybszy, jeżeli ktoś jest z netbillingu. Ja będąc w netmeteringu mam trochę inne priorytety, ponieważ tracę 30% za magazynowanie mojej energii, a to są moje wszystkie koszty. I w przypadku tych 4050 zł, gdybym zastosował magazyn energii, może bym zaoszczędził 1000-2000 zł, ale kosztem 10 tysięcy złotych za magazyn energii, czyli zwrot był też był inwestycji pięcioletni. Pytanie, czy warto? Chyba nie, ale wy już wszyscy nowi posiadacze fotowoltaiki nie macie wyboru. Musicie mieć netbilling i wtedy faktycznie warto pomyśleć o odpowiednio skrojonym magazynie energii. Pamiętajcie o tym i pamiętajcie o tym, że fotowoltaika się naprawdę opłaca pod warunkiem, że jest mądrze przemyślana i inwestycja ma taką skalę, na jaką po prostu was nie tyle stać, bo mnie byłoby też stać na 10 razy większą instalację fotowoltaiczną, tylko na taką, jak na ile was stać, żeby się energia nie marnowała i nie uciekała niepotrzebnie poza zakład pracy. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.